6 maja, piątek, to trzeci dzień matur. Dzisiaj egzaminy językowe. Za uczniami jest matura z języka polskiego i z matematyki. Z pierwszych opinii uczniów wynika, że matura z języka polskiego była ok. Jeśli chodzi o tematy, czyli Lalka Bolesława Prusa, Pan Tadeusz Adama Mickiewicza czy Noce i dnie Marii Dąbrowskiej, te tematy pasowały uczniom. Matematyka jak zwykle nastręczała trochę problemów i tu zdania są jak zawsze bardzo podzielone. Egzaminy maturalne będą trwały do 23 maja włącznie, kiedy ostatnie egzaminy językowe w językach obcych odbędą się dla absolwentów szkół dwujęzycznych. Ciekawym elementem matur jest matura z języka kaszubskiego i łemkowskiego, które odbywają się 20 maja. Termin poprawkowy matur to 23 sierpnia, godzina 9, ale my oczywiście trzymamy kciuki za wszystkich uczniów, wszystkich maturzystów tegorocznych, żeby nie musieli przystępować do tego egzaminu poprawkowego.